Dzień dobry z tej strony Multi i dziś witam was w kolejnym odcinku z serii Top 5. Tak wiem, dawno nie było tej serii, ale teraz wracamy z bardzo ciekawym tematem, jakim bez wątpienia są najlepsze mapy do robienia w N8. Brzmi dziwnie i powinno. Sam byłem tym totalnie zaskoczony, a jest to jedna z nowych możliwości strony V Badict, która zbiera dane o serwerach. World of Tanks. Zanim przejdziemy do piątki map, chcę powiedzieć, że to jakie N8 uzyskujemy na konkretnej mapie, zależy od wielu czynników, przykładowo klasy pojazdu, zupełnie inaczej poradzimy sobie czołgiem lekkim i ciężkim na mapie Himmelsdorf. Jeszcze inaczej będzie kiedy wylosuje nas na górze stawki, ani jak to bywa zwykle, na dole. No i finalnie wiadomo, Drużyna nasza, drużyna Rywali, RNG. Jest cała masa przykładów, dlatego pamiętajcie, jest to średnia i możecie to potraktować jako ciekawostkę. Ja powiem szczerze, troszkę nie dziwię się tym wynikom, ponieważ dominują mapy z miastem, a przecież wiadomo, że najwięcej graczy gra na ciężkich, ale przynajmniej jedna mapa powinna Was zaskoczyć. Zapraszam do oglądania. Zestawienie zaczynamy od miejsca numer 5, które zajmuje mapa ENSK. Moi drodzy, ta mapka kompletnie mnie tutaj nie dziwi, a to dlatego, że jest to jedna z najlepszych, jakie są według mnie w WoCie. Po pierwsze, tutaj poradzimy sobie czołgiem lekkim i średnim, jadąc na zielone, czyli linia 890. Po prostu tam takimi pojazdami możemy wykorzystać mobilność i przy okazji postrzelać wysłabsze słabsze cele. Jeśli chodzi o ciężkie, te deki, nawet niektóre medy, to spokojnie można pojechać do miasta, do okienek i też zrobić fantastyczny wynik, więc tak naprawdę każda klasa sobie tutaj poradzi. No jest tylko jeden wyjątek: Arta, a nie, przepraszam bardzo, ona również tutaj może spokojnie postrzelać, bo jest to zielone, i tam przestrzał jest prawie wszędzie, więc tak naprawdę każda klasa. Może tu dać radę, tylko Arta będzie miała troszkę słabiej, bo akurat ona jest bardzo podatna na ostrzał, no ale to też dobrze, bo jednak Artą gra mniejszość graczy, nie większość, więc patrząc na wn ma to znaczenie. Jestem ciekaw, czy spodziewaliście się tej mapki, dla mnie to był taki pewniak, tak jak mapa Himmelsdorf, czy ona będzie? Za chwilkę się przekonamy, lecimy z miejscem czwartym. Kolejna lokata to totalny szok słuchajcie mapa Overlord, mapka ta wyprzedziła takie klasyki jak Piasczysta Rzeka, kopalnie, harku, więc naprawdę byłem w szoku kiedy to zobaczyłem i może zastanówmy się teraz dlaczego może tak się dzieje. Na mapie Overlord tak naprawdę poradzimy sobie każdą klasą. Nie ma tak naprawdę żadnej, która byłaby tutaj pokrzywdzona, nawet Art tutaj mają sporo do roboty, bo przestrzał jest naprawdę w wiele miejsc. Jeśli chodzi o najbardziej popularne ciężkie, to one okupują zwykle albo środek, albo linie 8-9, pojedyncze jadą na plażę. No, i tak naprawdę zawsze jakiś tam damage wpadnie. Nie ma takiej opcji, że będzie 0, raczej się to nie zdarza, bo też nie mamy za bardzo jak zginąć szybko. Tak mi się wydaje, spore znaczenie ma długość bitew na tej mapie, po prostu one bywają długie, i yy, no przez ten czas zawsze ten damage musi wpaść, więc WN automatycznie idzie w górę. Do tego dochodzi duża ilość. Jednak wykrytych maszyn przez pojedyncze osoby, bo raczej tutaj skał nie wykryjesz siedmiu naraz, więc zawsze ktoś tam dostanie WN8 za spotowanie. Jednak krywali. Pamiętajcie, WN8 nie dostaniemy za po asyście, tylko za konkretny wykryty pojazd po raz pierwszy w bitwie. No i tutaj przykładowo zobaczcie kolega w Kernarwonie. Świetnie operuje na wieży i do tego zmierzam tutaj, czy ciężki, czy tedek no na pewno poradzi sobie na środku robiąc sporo uszkodzeń. A taki też tedek słabi opancerzony ustawi się w krzeczorach i na strzelaz 5000. Więc yy, tak naprawdę te popularne klasy się tutaj odnajdą. A średniaki lajty spotują i też walczą na linii 890. Więc mapka chyba normalne, że całkiem przyjemna dla graczy. Lecimy dalej. A top 3 otwiera mapa Pizno. Po raz kolejny mapka, która idealnie wpasowała się do WOTA. I tutaj mamy podobną sytuację co na mapie Ensk, czyli mamy główne miasto, gdzie spotykają się najcięższe pojazdy. Mamy strefę dla lightów średnich arty i znowu każda klasa ma coś do roboty. To są takie mapy, które naprawdę można lubić i raczej nie spotyka się wiele hajtu z nimi związanego. I Przykładowo tutaj pokazuję wam, jak magazynek może nawet fajnie być wykorzystany. Akurat Forge B zobaczcie, że kolega jedzie tutaj, jeden zmagazynkowany jedzie dalej, kolejny do obicia. Także jest tutaj naprawdę każda klasa w stanie coś tam naskubać. Ja osobiście tę mapkę najbardziej lubię na tych najtwardszych pojazdach, czyli raczej wolne pojazdy, ewentualnie takie mocarne. Typu jak panceresto, Godzilla, lodóweczka, tutaj po prostu można spokojnie przycelować z bliska i rąbnąć za full HP, więc to coś po prostu dla mnie. Mam nadzieję, że wy również macie czym tutaj pośmigać. Często też tutaj gracze robią świetne wyniki po paręnaście tysięcy uszkodzeń. Jak popatrzycie na WOTRI, Place, naprawdę na takich mapkach mniejszych. Zwykle trafiają się takie bitewki, gdy jedna strona, jedna strona zdecydowanie przegrywa, a potem ktoś robi wyciąg, i wtedy ten włen na pewno jest kosmiczny. Więc, mapka w porządku, lecimy dalej. W ścisłej czołówce nie mogło zabraknąć mapy Paryż. Powiem szczerze, spodziewałem się tej mapy w top 10, powiedzmy, ale że zajmie. Drugie miejsce, no cóż, udało się jej i jestem teraz ciekaw, czy ktoś podobnie sądził. Moi drodzy, tutaj mam mapę, która albo jest dla mnie na przykład wybitna, czyli robię 5, 6, 7, 8 tysięcy uszkodzeń, takie bitwy wpadały, albo też jest totalne drewno, bo pojadę na środek i nagle zginę jak paść. Także mapka, którą bym powiedział. ...umieściłbym w czołówce, ale tych wybitnych i najgorszych zarazem. <grywia> Jeśli chodzi o podział sił, no to... ...mamy teoretycznie takie wyróżnione strefy. Na środek można pojechać agresywnie medem, szybkim medem, albo lightem. Poza tym mamy linię A, B, C, D, gdzie stoją te deki często, stoją jakieś... ...dobre medy na wieże, ewentualnie jadą też lighty. No i mamy również strefę dla ciężkich TDKów, ciężkich medów, jak na, na przykład E50, 50 m e, czyli tak naprawdę każda klasa może coś postrzelać. Nawet arty, już powiedzmy, że one też tutaj mogą zrobić swoje. Aczkolwiek tutaj najbardziej się opłaca grać takim, powiedzmy, konkurorem GC, bo on po prostu będzie miał najlepszy przestrzał. Takim 261, T92, bywa różnie. Już wtedy rywale muszą nam troszeczkę pomóc. Także mapka w porządku, ale. No, ja na przykład na pewno nie dałbym jej do swoich ulubionych, raczej taka jedna z lepszych. Teraz przechodzimy do ostatniego, pierwszego miejsca. Jestem pewny, po prostu wiem o tym, że. Widzielibyście tutaj mapę Himmelsdorf, ale niestety jej nie ma w top 5. Słuchajcie, przed nami Stalingrad. Mapa znowu bardzo dobrze zbalansowana, według mnie, bo każda klasa może tutaj postrzelać, ale pojawia się pytanie: gdzie jest Himmelsdorf? Słuchajcie, powiem konkretnie, bo to jest pewnie największa niespodzianka tego odcinka. Himmel zimą zajmuje Szóste miejsce. Niewiele tutaj zabrakło, ale tak się stało. A zwykły Himel zajmuje dziewiąte miejsce. Także tak to wygląda z tej perspektywy. Nie wiadomo tutaj akurat, czy spotkaniówki się liczą do tego zestawienia. Ale spodziewam się, że tak też może być. Spotkaniówka może mieć na to wpływ. No i dobra, czas zastanowić się nad tym, co takiego się tutaj dzieje i dlaczego tak w ogóle jest. Na mapie Stalingrad gracze robią dobre wyniki, a no oczywiście, gracze robią na tej mapie bardzo często świetne bitwy, które potem trafiają na Watery Place. Więc tutaj, pierwszy taki element ważny jest fajna szansa na wynik. Mamy dużo dobrych pozycji. Mapa ta daje tym lepszym graczom spore pole do popisu, bo można wykorzystać jej budowę, wszelkie osłony na naszą korzyść. Kolejna kwestia, czy poradzimy sobie tutaj tak samo lightem jak ciężkim? No może nie, no wiadomo, że light będzie miał trochę trudniej, ale też widziałem pełno świetnych bitew na lightach medach na tej mapie, więc to nie jest tak, że tylko ciężkie i koniec. Naprawdę tutaj jest sporo ym, do pokonania dystansu, więc mobilność się liczy. Kolejna kwestia, czy Arta aż tak masakruje? No znowu wiadomo, że nie. Art tutaj nam może trochę dopiec. Ale też nie zniszczy nam raczej całej bitwy, więc nie ma takiej przeszkody. No i kolejna kwestia, czy można tutaj jakoś lamersko zginąć robiąc 0? Raczej nie, poza lightem, który pojechałby na samobója ja raczej każdą klasą przynajmniej oddamy ten strzał 2, więc automatycznie ta średnia się podnosi. No i tak naprawdę to było na tyle. W tym odcinku, moi drodzy. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że taki temat Was zainteresował. Zachęcam do ocenienia filmu i do zostawienia suba, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Dzięki Wielkie, do zobaczenia. Cześć!